Cześć! Z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Was na swoim kanale i zapraszam na recenzję poduch do zrzucania ciężarów od firmy Amrap Gear. No to zaczynamy. Poduchy trafiły do mnie od producenta na testy 3 miesiące temu. Przez te 3 miesiące komercyjnie z nich korzystaliśmy. Jak zwykle ja powtarzam, jeśli w ciągu tych kilku miesięcy moi podopieczni nie zniszczą sprzętu, to w wykorzystaniu domowym, w wykorzystaniu w domowej siłowni ten sprzęt daje sądzić, że będzie służył wiele, wiele lat. Z tymi poduchami nic się nie stało. Fajnie, ponieważ moja akademia, w której trenujemy, Barbell Zone, jest podpiwniczona, a więc tutaj już, gdy kilku cięższych facetów skacze double unders, to czuć, jak ten strop pracuje. Myślę, że jest to dosyć popularny, występujący problem w akademiach, które są umieszczone szczególnie na piętrze. Wiem, że niektóre gymy, niektóre crossfity miały duże nieprzyjemności związane z tym, że wszystko drży. Brakowało tej amortyzacji i właśnie z taką pomocą przychodzą poduchy do zrzucania ciężaru, które nie dają 100% rozwiązania i tutaj warto chyba o tym powiedzieć. Natomiast w moim odczuciu, w mojej akademii redukcja tych drgań, redukcja to jakieś 50-60%, więc jak dla mnie bardzo, bardzo dużo. To nie jest tak, że teraz ten strop nie pracuje i mamy wszystko już tutaj idealnie. Natomiast obniżyłem za pomocą poduch te drgania o 50-60%, co przy treningu w takiej formule crossfitowej, gdzie pracujemy z obciążeniem 40-80 kg, czasami jakieś stówki się tutaj zdarzają, czy w zarzucie, czy walka o jakiegoś ciężkiego trastera. I to fajnie się sprawdza, ponieważ zachęca ludzi i odblokowywuje ich, że nie zniszczą czegoś, tak? Więc myślę, że te poduchy są też fajnym rozwiązaniem, aby odblokować się psychicznie, być może w treningu w swoim domu, że nie zniszczymy pomieszczenia, w którym ćwiczymy. Na samym początku troszeczkę detali technicznych. Cena to 799 zł, 75 cm długości, 50 cm szerokości i 15 cm grubości. Producent ma też maty dwa razy grubsze, 30-centymetrowe i nie ukrywam, że sam chętnie zrobiłbym recenzję i porównał, jak głuszą, jak tłumią 30 do 15, czy to będzie kolejne kilkanaście procent, czyli czy jest zasadność dołożenia paru stów do tego, żeby czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie, więc rozmiar dosyć kompaktowy. Sprzęt jest ciężki, wszystko jest uszyte naprawdę dobrze, przez te 3 miesiące nic się nie rozpadło i tak jak ja często powtarzam, jeśli nie rozleci się nic w przeciągu kilku miesięcy w komercyjnym użytkowaniu, to w normalnej domowej siłowni myślę, że możemy sądzić, że ten sprzęt będzie służył nam zdecydowanie, zdecydowanie dłużej. Oczywiście zobaczymy, co z tymi poduchami się stanie za rok, za dwa, bo dopiero wtedy będziemy mieć ten pełny obraz. Natomiast nie jest to żaden unboxing. 3 miesiące komercyjnego wykorzystania, setki razy spadające ciężary do 100 kg i nic się nie odkształciło. Pianka trzyma bardzo fajnie. Ona jest bardzo gęsta, co sprawia, że przy niewielkich ciężarach sztanga potrafi się odbić, potrafi nam zjechać obciążenie, spaść sztanga z poduch, ale to nie jest problem. Im wyższy ciężar, tym jakby ta energia jest absorbowana jeszcze lepiej. Natomiast przy malutkich ciężarkach ona się trochę odbija. No właśnie, to też jest właśnie zawsze pytanie, czy jest zasadność używania poduch przy 30 czy 40 kg, ale oczywiście jeśli macie ochotę, można to dłońmi zgłuszyć, przytrzymać gryf, żeby nie stoczył się po uderzeniu i myślę, że nie ma tutaj kłopotu z tym, aby wykorzystywać te poduchy również w tych troszeczkę mniejszych obciążeniach. No właśnie, już wiemy, po co są te poduchy, tak? One służą właśnie, jeszcze raz powtórzę, do tego, aby zamortyzować uderzenie gryfu podczas powiedzmy zarzutu, podczas zrywania. I do czego
U mnie w akademii je wykorzystałem. Jak z nich korzystamy? Oczywiście głównym założeniem to dwubój, a więc w elementach treningu dwubojowego, tam gdzie mamy rwanie, tam gdzie mamy zarzut czy podrzut, wykorzystujemy poduchy. Oczywiście, gdy zarzucamy czy rwiemy z pomostu, wyrywamy ciężar i możemy odrzucić sztangę na poduchy. Ja z poduchami, przez to, że jednak zajmują troszeczkę więcej miejsca, a nie mam tak dużej akademii, najczęściej pracujemy albo z poniżej kolan, czyli właśnie wyrywamy, zarzucamy ciężary, te troszeczkę większe, gdy sztanga jest już troszeczkę na podwyższeniu, poniżej naszych kolan, albo z zawieszenia, czyli z powyżej kolan, i wtedy nie ma tutaj żadnego problemu. Zarzucasz sztangę, wyrywasz ją i gdy ciężar jest troszeczkę większy i wiesz, że kontrolowanie, nie możesz go odłożyć, rzucasz gryf na poduchę. A więc zrywanie z różnych płaszczyzn. Tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że można, ta pianka jest naprawdę gęsta, ona nie ugina się bardzo i można użyć poduch również do swego rodzaju rack pulli w martwym ciągu, jeśli będzie nam pasowała oczywiście wysokość. Natomiast możemy, nie wiem, na samą również matę położyć dyszki i tam ustawić, no tutaj, że jeśli byśmy chcieli mieć jeszcze wyżej sztangę, więc też jest to do rozwiązania. A więc przede wszystkim poduchy służą do wygłuszenia tutaj dwubojowych rzeczy, ale nie tylko, ponieważ przez to, że same poduchy można od drugiej strony złączyć rzepem, ja robię z nich swego rodzaju 30-centymetrową skrzynię i szczególnie kobietom zalecam hip thrusty, tak, czyli praca nad pośladkiem. Fajnie się to sprawdza, ponieważ mamy pewność, że powiedzmy nie dewastujemy naszej ławki do wyciskania sztangi leżąc, gdzie czasami się zdarza, że ławki gorszej jakości mają trochę słabsze podparcie i im większy ciężar, możemy dokładać tą siłę troszeczkę inaczej i możemy wyrwać blat. Więc ja tutaj hip thrusty jak najbardziej, zarówno ja, jak i moje podopieczne robią. Fajna wysokość. Dodatkowo trenuję też z rodzinami, z dziećmi. Dla dorosłych mężczyzn, dla dorosłych kobiet wskok na 30-centymetrową skrzynię, na 30-centymetrowe poduchy, to nie jest żaden problem, ale dzieci mają dużo radości, ponieważ mogą się przełamywać i próbować wskoków. Dodatkowo przez to, że poduchy są miękkie, taki trening jest bezpieczny, ponieważ nie martwimy się, że tak jak skrzynia zje nam piszczel na śniadanie, tutaj nic się nie stanie, najwyżej się potkniemy, więc też bardzo ok. Przy 30-centymetrowych poduchach mamy już skrzynię 60, więc mamy naprawdę konkretną poduchę i mówię, też chętnie bym zobaczył, jak się na to wskakuje. Ale mamy taką możliwość. Ja również dosyć często, zarówno w swoich planach, ale również w planach moich podopiecznych, umieszczam bułgarskie przysiady i też fajnie korzysta się z tych poduch, aby podeprzeć się nogą, aby wykonać właśnie serię bułgarów. Maty są ciężkie, zapierają się o podłogę, to daje dobre tarcie, nic nam nie jeździ, nic się nie ślizga i bardzo dobrze wchodzą takie ćwiczenia na jedną stronę i tutaj bułgary są idealnym tego przykładem. To kolejne rozwiązanie, jak możemy korzystać z naszych poduch. Tutaj w opcji ekstremalnej, jeśli mielibyście ochotę i prezentuję Wam to również na filmie, można wykorzystać te poduchy jako asekurację w tylnym przysiadzie. Jeśli nie mamy ramion asekuracyjnych, możemy je wykorzystać do tego, aby po nieudanym boju, oczywiście to wszystko musi być kontrolowane, sztanga przetoczyła się nam po plecach i spadła na poduchy, nie niszcząc podłogi. To też jest jakaś możliwość, aby wykorzystać ten sprzęt do asekuracji. No i jeśli macie ochotę, to tutaj w crossficie jak najbardziej poduszki do zrzucania, maty do zrzucania można wykorzystać do robienia pompek w staniu na rękach, do handstand push-ups, aby nie wbijać gwoździ głową. Mamy troszeczkę
miękkości dla naszej czaszki, ale jak najbardziej możemy też te maty rozłożyć i zrobić sobie pompki w staniu na rękach z deficytu. To kolejna rzecz, w jaki sposób możemy wykorzystać maty, a więc popatrzcie, z jednej strony nazwa jako maty do zrzucania ciężaru i one oczywiście są priorytetem, do tego służą, czyli zrzucamy ciężar, aby wyciszyć pomieszczenie, aby zredukować drgania, ale również możemy użyć tego sprzętu do wielu, wielu innych ćwiczeń, a to sprawia, że czy w niewielkim klubie, w studiu treningu personalnego, czy w piwnicy, czy na strychu, trening z wykorzystaniem takich poduch jest dużo bardziej efektywny i te pieniądze, ta kwota dużo bardziej się amortyzuje, bo jeśli korzystamy do dwuboju, jeśli robimy sobie i bułgary, i hip thrusty, i pompki w staniu na rękach, to popatrzcie, jak wiele rzeczy i do jak wielu rzeczy możemy wykorzystać ten sprzęt. A to sprawia, że jego zasadność kupienia jest większa. I to chyba będzie dobre podsumowanie. Jeśli trenujesz na strychu, jeśli pod tobą mieszkają sąsiedzi, może warto rozważyć takie poduchy. Szczególnie polecałbym je osoby, które trenują w formule crossfitowej, dla osób, które bawią się dwubojem. Do 100 kg naprawdę fajnie się to sprawdza. Ja osobiście nie pracuję z dużo większymi ciężarami, moi podopieczni również, więc ciężko mi powiedzieć, jak zachowają się takie poduchy po zrzuceniu 200 kg. Natomiast myślę, że dla 90% ludzi w domowych siłowniach te poduchy naprawdę fajnie wygłuszą pomieszczenie, dadzą trochę wytchnienia dla stropu, przez co będziemy mogli trenować spokojnie, a wydaje mi się, że komfort treningu to naprawdę fajna i ważna rzecz, żeby nie stresować się. Ja też jako właściciel akademii stresuję się zdecydowanie mniej, ponieważ mówię, nie boję się, że zniszczę lokal mojemu landlordowi. Myślę, że mój landlord też jest zadowolony, ponieważ ma po prostu ciszej. I to jest kolejny plus, aby wykorzystać i rozważyć pod uwagę takie poduchy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam do dołączenia do naszej grupy Domowa Siłownia na Facebooku. Wszystkie linki macie tutaj w opisie. I co, nie zawracam Wam więcej czasu. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.